tym odcinku pokażę Tobie, jak najprościej wykonywać chair freeze'a i opowiem Tobie o drugim freeze'ie w moim życiu, który mnie zmienił. Najłatwiej chair freeze'a wykonywać w ten sposób, że musimy stanąć na mostku z użyciem rąk i głowy. Tak i tak. Jak już stoimy w takiej pozycji, to prawy łokieć bierzemy tutaj i na nim się opieramy. Jedna ręka tutaj podpiera, druga tutaj. Trzeci punkt oparcia to głowa, kolejne punkty oparcia to nogi. Jak już tak mamy, to teraz prawą nogę kładziemy na lewej nodze. I mamy chair freeze'a. A drugi chair freeze w moim życiu, wyglądał w ten sposób, że przystąpiłem do bierzmowania. I przed bierzmowaniem mój tata powiedział mi, że mogę w czasie przyjmowania tego sakramentu, oprócz tego, że otrzymam 7 darów Ducha Świętego, poprosić także o jakiś szczególny dar. I ja wtedy, nie wiem skąd mi to przyszło do głowy, poprosiłem Pana Boga o taki dar, żebym umiał nawiązywać kontakt z przypadkowo spotykanymi na ulicy ludźmi. Po prostu nie chciałem ich tak mijać obojętnie. I rzeczywiście po bierzmowaniu spostrzegłem w krótkim czasie, że tak się zaczęło dziać. Że ja spontanicznie nawiązywałem kontakt z ludźmi w autobusie, na przystanku, w szkole, w czasie jazdy pociągami. Ja wtedy jeździłem po całej Polsce, po różnych imprezach hip-hopowych, po różnych eventach, bitwach tanecznych, pokazach i tak dalej. Więc tych okazji było dużo. I działy się niesamowite rzeczy. Podam Tobie tylko jeden przykład, który mnie bardzo poruszył i bardzo zapadł w moją pamięć. Pewnego razu po szkole jechałem na jakieś zajęcia, chyba na trening, i miałem w swoim plecaku kanapki. Wsiadłem do zatłoczonego autobusu i przy mnie stał mężczyzna, gdzieś w wieku myślę 35 lat, po którym na pierwszy rzut oka widziałem, że prawdopodobnie jest on osobą bezdomną. I w tym momencie ja w swoim sercu poczułem, że mam mu dać kanapkę. Po prostu poczułem takie przynaglenie. Po krótkim namyśle, no bo trochę głupia sytuacja, może nie będzie wiedział, o co chodzi, może mnie wyśmieje, może pomyliłem diagnozę, że jestem osobą potrzebującą, ale w końcu poszedłem za tym poruszeniem w moim sercu. Otworzyłem plecak i bez żadnego dzień dobry, cześć, jak mam na imię, po prostu wyjąłem tę kanapkę i mówię, proszę, to dla Pana. I wyobraź sobie, że ten człowiek ze łzami w oczach mówi do mnie, od 2 dni nic nie jadłem. I takich sytuacji w moim życiu były dziesiątki. I wtedy ja doświadczyłem tego, że Bóg jest Bogiem żywym. Bogiem, który działa, który ma wpływ na moje życie, kiedy ja mu tylko na to pozwolę. Który może przez proste sytuacje dokonywać pięknych rzeczy. Tyle.